Słyszaj na siebie, dobra? Słyszysz mnie? Mówię do siebie, słyszałem. 1 października podczas zawieszenia broni Śródmieście opuszcza zaledwie 8 tysięcy osób. Liczbę ludności podlegającej ewakuacji strona niemiecka określa na od 200 do 250 tysięcy. Wobec beznadziejnej sytuacji po upadku Mokotowa i Żoliborza oraz braku jakiejkolwiek realnej pomocy, Komenda Główna AK i delegatura rządu decydują się kontynuować rozmowy kapitulacyjne. Generał Tadeusz Komorowski-Bur wyznacza komisję do prowadzenia rokowań kapitulacyjnych. W jej skład wchodzą przewodniczący, pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki-Heller, pułkownik Zygmunt Dobrowolski-Zyndram, podpułkownik Franciszek Herman Bogusławski i kapitan Alfred Korczyński-Sas Tłumacz. W nocy opracowany zostaje z udziałem generała Antoniego Chruściela-Montera polski projekt umowy o zaprzestaniu działań bojowych w Warszawie. Ma on stanowić podstawę do rozmów ze stroną niemiecką. Po godzinie 19, po upłynięciu terminu rozejmu, Niemcy wznawiają gwałtowny ostrzał artyleryjski Śródmieścia.